Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Fidei Defensor. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec profesor Piotr Nawrot. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Polski misjonarz, werbista, muzykolog, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w zakresie misjologii oraz historii muzyki liturgicznej, zwłaszcza baroku boliwijskiego. Jest także profesorem chorału gregoriańskiego i klasy organów w Konserwatorium Muzycznym w La Paz w Boliwii. Bardzo dziękujemy za to, że ojciec profesor zgodził się na rozmowę u nas w naszym programie Fidei Defensor. I moje tak jakby pierwsze pytanie, takie zagajenie też naszej dzisiejszej rozmowy jest takie, ponieważ my już w naszym programie gościliśmy m.in. księdza Macieja Czaczyka, można powiedzieć rockmana. Mieliśmy też gościa, czyli księdza Jakuba Bartczaka, rapera. A teraz jest ojciec, który zajmuje się jeszcze inną muzyką. I moje pytanie jest takie, czy w kościele jest miejsce na każdą muzykę? Jeżeli ona jest prawdziwą sztuką, tak. Sacrosanctum Concilium chyba w rozdziale 112 mówi właśnie o tym, że chorał gregoriański jest tą, że najpierw mówi, że skarbiec największy, jaki Kościół posiada, gdy chodzi o sztukę, to jest muzyka sakralna. Że to chyba przerasta nawet architekturę, rzeźbę i tak dalej. I to płynie nie tylko z tego, że muzyka ma w sobie tyle piękna, ale to połączenie słowa objawionego i muzyki powoduje, że to jest ten skarbiec nieocenionej wartości. Czyli Kościół bez muzyki nie istnieje. Nie istnieje. Wiemy dokładnie, że Pan Jezus śpiewał, że Najświętsza Maria Panna śpiewała, apostołowie śpiewali. I modlitwa niektóra potrzebuje tej muzyki. Nie tylko ze względu na to, by liturgia nabrała charakteru bardziej solemnego, bardziej uroczystego, ale niektóre części liturgii muszą być śpiewane, po prostu muszą być śpiewane i nawet jeżeli ich nie śpiewamy, to musimy ominąć. Kościół miał tę zdolność od samego początku do otwierania się na kultury, otwierania się na kreację człowieka i chodziło też o to, żeby ta kreacja, ta kreatywność człowieka brała inspirację od samego Boga. Stąd też przez te 2000 lat w różnych kulturach muzyka była naprawdę różna. I mi przypadło w udziale studiować właśnie tę zależność między sakrum i tonem i dźwiękiem. Mhm. Ojciec jest misjonarzem, ale i muzykologiem. Moje pytanie, czy ojciec się bardziej czuje misjonarzem, czy muzykologiem? Jedno z drugim jest ściśle powiązane w moim życiu. Rzeczywiście, gdybym miał powiedzieć, jak układam mój dzień, to zdecydowanie dłużej jestem w archiwum, dłużej piszę, dłużej badam, niż rozmawiam z ludźmi, ale to płynie właśnie z tego, że ktoś musi badać zależność między ewangelizacją, głoszeniem słowa i wytworem. I jednym z tych wytworów jest kultura. I w tym kultura muzyczna. Ja się tym zajmuję. Ale gdy chodzi o takie działalności pastoralne, no to one są raczej ograniczone tylko do weekendów. Jestem 40 lat poświęceniach, nigdy nie byłem wikarym, nigdy nie byłem proboszczem. Całe życie spędziłem w archiwach, w bibliotekach, w salach wykładowych, ale mam ogromny kontakt ze studentami, ale także z ludźmi, którzy przychodzą na niedzielną mszę świętą, dlatego że jeżeli od poniedziałku do soboty jestem w bibliotekach i w archiwach, w niedzielę jestem przy ołtarzu i przy ambonie. Mhm. Jest ojciec misjonarzem i zajmuje się muzyką i bada tą muzykę na kontynencie Ameryki Południowej. Prawda? Czyli ja z tego co wiem, to i Paragwaj najpierw był, później jeszcze też
badania, studia w Stanach Zjednoczonych, ale większość życia w Boliwii, prawda? Tak. Moje pierwsze przeznaczenie, które przyszło z Rzymu, to był Paragwaj. Jak studiowałem u werbistów pieniężnie, marzyłem o tym, żebym dostał przeznaczenie do Japonii, gdzie werbiści mają prestiżowy uniwersytet Nanzan. I zawsze byłem niespokojny właśnie w tym zakresie, żeby badać tę zależność, ewangelizacja i kultura. I Daleki Wschód bardzo mnie interesował. I widziałem siebie akurat tam. No ale w kościele jest cały czas działanie Boga. I mimo, że zgłaszałem do Rzymu moją wolę, by wyjechać do Japonii albo do Chin, przeznaczenie dostałem do Ameryki Południowej, gdzie nigdy nie myślałem pracować. I sobie mówię, nie znam Japonii, nie znam Paragwaju, jadę do Paragwaju, nieprawda? Mhm. Ważne, bym dał z siebie wszystko i bym robił to, co rzeczywiście jest moim powołaniem. Byłem 3 lata w Paragwaju i wtedy pojawiła się możliwość zaawansowanych studiów z zakresu muzykologii i muzyki sakralnej. I pojechałem na studia magisterskie i doktoranckie do Stanów Zjednoczonych. Studiowałem na Uniwersytecie Katolickim. Mhm. A gdzie ich tu można wiedzieć? W Waszyngtonie, w stolicy Stanów Zjednoczonych. No i po mojej praktyce w Paragwaju, a Paragwaj kojarzymy głównie z byłymi redukcjami, to znaczy misjami jezuickimi, i wiadomo było, że jezuici, ale także franciszkanie i inne zakony używali muzykę jako narzędzie ewangelizacji. To było tak, że gdy tylko mówiono o Bogu, tych nawróceń nie było za wiele. I ktoś wpadł na genialny pomysł. Zamiast mówić, śpiewajmy uroczyste liturgie, grajmy na instrumentach, powołajmy chóry z naturalnymi głosami Indian. I to sprawiło ogromną różnicę. Czy to, przepraszam, jest specyfika, była specyfika Ameryki Południowej? Kościół zawsze używał muzyki na wszystkich szerokościach geograficznych i w każdym czasie istnienia Kościoła. Ale wydaje się, że w Ameryce Południowej ten rodzaj działania był chyba najbardziej zaawansowany w historii Kościoła. I wiedzieliśmy, że to tak było, ponieważ misjonarze przynajmniej raz na rok musieli pisać sprawozdania swojej działalności apostolskiej. I w tych sprawozdaniach jest bardzo wiele odniesienia do muzyki. Jednak w Paragwaju nie było muzyki. Ja byłem dobrze przygotowany na tym gruncie, bo ja od dziecka chodziłem do szkół muzycznych i niż poszedłem do klasztoru, byłem już muzykiem zawodowym. Choć jeszcze bez tytułu, ale zawodowym, bo skończyłem i podstawową szkołę muzyczną, i średnią szkołę muzyczną. I zawsze myślałem, że będę muzykiem zawodowym i tak na tej ostatniej prostej, kończąc szkołę średnią, nagle odkrywam powołanie do życia misyjnego. I przestaje ojciec być muzykiem, a zostaje muzykologiem. Nie. Czy muzykiem się jest po prostu cały czas? Tak, bo to jest, powiedzmy, coś takiego, co człowiek jak raz w sobie odkryje, zawsze to będzie miał w sobie. Po prostu dołożyłem do tego, nadbudowałem nad muzyką, muzykologię. I ponieważ w seminarium odkryłem także powołanie, powiedzmy, do tego życia apostolskiego, to wszystko tworzy jeden byt ludzki, jednego misjonarza, który jest i muzykiem, i muzykologiem, i kapłanem. I po Paragwaju byłem w Stanach Zjednoczonych i dowiaduję się, że w Boliwii są te manuskrypty. I pojechałem do Boliwii, no to już kilka razy odniosłem się do tego, jak to było to pierwsze spotkanie z tymi manuskryptami. No właśnie, gdzie były te manuskrypty? To były w klasztorach, w jakichś kościołach, czy wśród ludzi? To był 91 rok. Ja już jestem na studiach doktoranckich i wiem, że jakieś manuskrypty w wioskach indiańskich w Boliwii istnieją. Pakuję walizkę i jadę. I chcę to wziąć jako
moją pracę, jako temat mojej pracy doktorskiej, jako baza do pisania pracy doktorskiej. Tym bardziej, że wielu to szukało i wszyscy myśleliśmy, że to na zawsze zostało zagubione. Dla nas tak, ale nie dla Indian. Indianie dostrzegli. Właśnie, a czy nie było problemu, żeby Indianie przekazali te manuskrypty? Był problem. No dlatego, bo to takie trochę ich dziedzictwo, jakby nie patrzeć. Takie coś, co jest ich taką, no jakby to jest takie nasze, to jest taka nasza... Ja myślę, że nie tylko dziedzictwo, to jest dziedzictwo, ale przede wszystkim oni to stworzyli. Bo pokazują mi 5500 stron muzyki mniej więcej, ale najpierw poprosili o spotkanie, które trwało godzinami. Ja nie patrzyłem na zegarek, o której się zaczęło, o której się skończyło, ale to najmniej były 3 godziny, gdzie Indianie niż dzielą się powiedzmy tym, co stworzyli i zachowali, księdza katolickiego pytają o wiarę. A, czyli takie przepytanie, można powiedzieć trochę. Potem o cel, dlaczego ja chcę to poznać. Potem jak będę to używał i tak dalej. Dla nich to było więcej niż tylko estetyka muzyczna. Zdecydowanie dalej szli. I gdy spostrzegli mnie jako godnego zaufania, dopiero w tym kontekście, w tym momencie, ja mogę to wziąć w moje ręce i widzę te kartony, które stawiają przede mną i wiem, że moje życie się zmienia. Czy nie czuł się trochę ojciec tak jak taki, prawda, przepraszam może za takie określenie, taki Indiana Jones, że przed ojcem jest coś takiego, co... No, coś jeszcze, kto jeszcze wcześniej nie widział, a jest, można powiedzieć, takim dla muzyki, chociażby dla tamtego rejonu, skarbem. Jest to dobre porównanie, ale ja wolałbym bardziej duchowe. To jest jakby drugi chrzest. No, chrzest, który nas zmienia, nieprawda? Stajemy się dziećmi bożymi, otrzymujemy, nasze ciało staje się świątynią Ducha Świętego, nieprawda? Zupełnie się zmienia to, kim jesteśmy, nieprawda? Z człowieka stajemy się dzieckiem Bożym, nie tracąc człowieczeństwa, nieprawda? Tutaj jest podobnie i odkrywam coś, co nadaje mojemu życiu inny wymiar, ale nie tylko o moje życie chodzi. Nagle my mamy świadectwo, by pokazać, jak Kościół misjonował narody świata, by pokazać, jaka była odpowiedź Indian na głoszoną Ewangelię, nieprawda? To jest coś nowego, można powiedzieć. Nowego, absolutnie. Jakby my mamy tutaj wizję może trochę tych filmów typu misja, prawda? Znaczy mamy wizję misji, gdzie no nie widzimy tych śpiewów, czy nie widzimy tego dorobku, tego dziedzictwa, tak? I teraz odkrywamy te manuskrypty. I to jest ich twór kulturowy, ale nie przypadkowy, tylko ich odpowiedź na głoszoną Ewangelię. To jest niesamowita rzecz. Nie ma drugiego takiego manuskryptu na świecie. Ich było pełno, bo gdziekolwiek były misje katolickie, powstawały chóry i orkiestry. Wszędzie były biblioteki muzyczne i tak dalej. Wszystko to zostało zagubione ze względu na różne przyczyny. W Boliwii w 1991 roku ja poznaję 5500 stron. Potem to zostaje mocno nagłośnione, bo wielu tego szuka, bo w 1986 roku powstał film Misja. No właśnie, do tego trochę nawiązywałem. No i temat stał się znowu bardzo popularny. Film Misja nie ma, ma przepiękną muzykę, ale nie autentyczną. I nagle jest ta autentyczna muzyka. Może trzeba by było nagrać nową misję, nowy film misję, ale już z tymi śpiewami. I to zaczyna być głównym tematem także w wioskach,
Dzisiaj mamy tego 13 tysięcy stron, bo nie tylko w tamtym miejscu, które ja poznaję w 1991 roku, te manuskrypty były strzeżone, tylko były także strzeżone w innych wioskach. Oprócz manuskryptów Indianie zachowali także ciągłą praktykę muzyczną. No właśnie o to chciałem zapytać, bo przynieśli kartony, tak jak powiedział ojciec, i chciałem się zapytać, czy oni używali tej muzyki, czy jakby po prostu tylko to trzymali i teraz nadarzyła się okazja, żeby to komuś pokazać. Ich los był przepiękny, ale także tragiczny, bo dochodzi do pewnego momentu, kiedy jezuici zostają wyrzuceni z ich misji. Większość z tych misji na początku ma jednego czy drugiego pasterza, ale rozpoznają, że to nie jest to samo działanie. Powstają nawet od czasu do czasu konflikty w misjach. Potem są działania zbrojne, walki, wojny i tak dalej. Misje pozostają tylko w rękach nawróconych chrześcijan. Laikat. Przepiękne świadectwo. Oni, mimo że nie ma kapłana, gromadzą się na wszystkich tych modlitwach, śpiewają msze polifoniczne po łacinie, grają na instrumentach przez ponad 300 lat. I Kościół ma się doskonale. Doskonale zachowują, powiedzmy, postawy, zachowują modlitwy, przekazują wiarę z pokolenia na pokolenie. A w tym najlepszym okresie świetności misji, mniej więcej przedział czasowy 1720-1750, w każdej misji jest przynajmniej 30, częściej 40 i więcej zawodowych muzyków. My dzisiaj się szczycimy, że mamy na parafii jednego organistę, który gra i śpiewa, co jest zupełnie niepoprawnie, nieprawda? Organista nie powinien śpiewać, on jest od grania. Od śpiewania mamy inne funkcje. Ale okej, gra i śpiewa. A tam i się było... szczycimy, że to mamy. I jest z czego się szczycić. Wyobraźmy sobie, że codziennie w kościele gra 30, 40 albo 50 zawodowych muzyków przez lata. Jasne, że ucho się wykształciło, liturgia, no, obraz liturgii był niesamowity. Po co ta muzyka, po co te chóry, wszystkie instrumenty znane w naszej tradycji, którzy misjonarze je przywożą, Indianie je studiują i budują wszystko, w tym organy. W każdym kościele mają jedne, dwa albo trzy organy. 30, 40, 50 zawodowych muzyków. W repertorium, które ja mam, 94 msze polifoniczne. Codziennie śpiewali msze. Nie zdajemy sobie sprawy z tego chyba jako Europejczycy. Ja się uczyłem historii muzyki w Europie. Nie tylko w Polsce, w Europie. Studiowałem na prestiżowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Prawie nigdy nie mówiono o muzyce baroku, o renesansu, albo o muzyce okresu klasyki, nieprawda? Co się wydarzyło w Ameryce? Okazuje się, że świat przynajmniej muzyki sakralnej w tym przedziale czasowym 1720-1750 był zdecydowanie bogatszy i bardziej, jakby to powiedzieć, sakralny niż nawet u papieża z tą swoją kapelą sykstyńską, nieprawda, z chórem, który w kaplicy papieskiej śpiewa, był bardziej wypracowany niż w największych katedrach Europy. Czy na to się złożyła natura indiańska? Zapewne miała wpływ na to również, ale przede wszystkim metoda misji. I Kościół, który dzisiaj szuka odnowy, ja mam na to lekarstwo. Muzyka. Muzyka i doskonała liturgia.
I dam przykład. Dlaczego? No, jesteśmy w październiku tutaj, nieprawda? We wszystkich kościołach odmawiamy różaniec. Tak. Doskonale. Ja też odmawiam. Codziennie, nieprawda? Ale odmawiam czasami nawet jak jadę samochodem, bo wolę różaniec niż coś innego. Piękna modlitwa, ale nawet jak odmówię tych pięć części, tych pięć tajemnic i rozmyślam, coś się zbudowało we mnie, ale jedno Ave Maria, dobrze zaśpiewane, czasami a cappella, czasami przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, moja wiara rośnie bardziej przy jednym zaśpiewanym Ave Maria i praktycznie wszystkich, nie tylko moja, niż pięć tajemnic różańca. I nie proponuję, żeby teraz zastąpić jednym Ave Maria tych pięć tajemnic. Nie jest ta, to nie jest moja propozycja. Ale chcę po prostu pokazać, jak bardzo muzyka nas przemienia, muzyka sakralna. Indianie to czuli. Kiedy już nie mogli mieć Eucharystii, w której przewodniczy kapłan, śpiewają mszę łacińską, ordynarium misę, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, credo in unum Deum, sanctus et benedictus, Janus Dei. I czują, że to że jest... Tak jakby uczestniczyli w tej Eucharystii. No właśnie. I oni bardzo chcieli tych uroczystych liturgii, dlatego że rozumieli, że ich spotkania, w których ich modlitwa, bo Eucharystia to jest modlitwa ludu Bożego, w której kapłan, biskup przewodniczy, ale to jest nasza modlitwa, nieprawda? I oni, wizja była taka, my śpiewamy w tych chórach, kapłan pięknie śpiewa i tak dalej, bo liturgia tutaj na ziemi nie jest niczym innym jak sposobem odzwierciedlenia liturgii w niebie. Że tu na ziemi my tak śpiewamy, my na takich instrumentach gramy, my tak komponujemy, a nie inaczej, bo to ma brzmieć jak w niebie. I chciałem zapytać, jakie plemiona, w jakich plemionach był ojciec? Bo tak technicznie trochę zapytam teraz, gdzie ojciec odkrył te manuskrypty? Bo pewnie w konkretnych miejscach. Sprostuję, panie redaktorze. Tak? Nie uważam siebie za odkrywcę. Bo to jest bardzo delikatna sprawa. Na początku prasa informowała, że Piotr Nawrot odkrył, albo Hans Roth odkrył. O, jak człowiek dobrze się czuje, nieprawda? Jak staje się Kolumbem, albo jednym z tych. Nie. Nie jestem odkrywcą, bo ten manuskrypt nigdy nie zaginął. Oni to strzegli, nieprawda? A myśmy nie wiedzieli. Ja uważam, że ja po prostu w pewnym momencie poznaję, że to istnieje i potem resztę mojego życia dedykuję albo przeznaczam, żeby to studiować i na nowo używać i w formie koncertu i przede wszystkim w formie liturgii. Ten manuskrypt, o którym mówię, pochodzi z grupy etnicznej zwanej Indianie Chiquito. To jest wschodnia część Boliwii. Inny jest z innej społeczności, Indianie Moho. I to było rozrzucone na dużej przestrzeni. Są też mniejsze kolekcje manuskryptów Indian Guarayo, Indian Moseten, ale to wszystko jest w Boliwii. Oprócz Boliwii jest tylko jeden zeszyt, chyba 30 prostych pieśni z Chiloé w Chile, z wyspy, gdzie jezuici byli. Gdziekolwiek były misje jezuickie, franciszkańskie, inne zakony, które ewangelizowały Amerykę, tam były orkiestry, chóry, muzyka. I być może pomoże nam także to, jak wyjaśni, jaki był kościół w XVIII wieku. Były dwa kościoły katolickie w Ameryce okresu kolonizacji hiszpańskiej, portugalskiej, francuskiej, angielskiej mniej, brytyjskiej. Kościół
hiszpański w Ameryce, do którego należeli Hiszpanie. Metysi, to jest ten związek najczęściej Indianka i Hiszpan. Kreole, to są dzieci hiszpańskie, już z hiszpańskich rodzin narodzone w Ameryce, nieprawda? To był kościół hiszpański. On został zorganizowany tak jak kościół na Półwyspie Iberyjskim w odniesieniu do tych najlepszych katedr, tych takich wybitnych jak Sewilla, jak Toledo. I tam muzyka była na doskonałym poziomie też, ale to była muzyka hiszpańska. I ten drugi kościół to był kościół misyjny. W kościele misyjnym nie mogli mieszkać Hiszpanie. Nie można było prowadzić kolonizacji. Były nadużycia, bo gdzieś człowiek będą pewne problemy. Ale z natury rzeczy, sprawa wynikało, że Indianie są i z natury rzeczy byli także strzeżeni przed efektami kolonizacji. I tam mieszkało dwóch albo trzech Europejczyków, misjonarze. I tam poziom muzyki był zupełnie inny i styl muzyki był inny. Podczas gdy, jak wspomniałem, w katedrach to bardziej było podobne do tego, co wtedy tworzono w Sewilli, w Toledo. W misjach to był bardziej styl włoski, bardziej taki radosny, bardziej taki... Czy można powiedzieć, że był taki kościół ludowy trochę? Może to niedobre określenie do końca, no ale chodzi o to, że to jest ten kościół taki... No, kościół, w którym lud Boży bardzo uczestniczył. Że kapłan wykonywał, powiedzmy, te ministerium, tę służbę, która jest właściwa dla kapłana. A ta, która już nie jest właściwa, to wszystko było dokonywane przez Indian. Doskonale to funkcjonowało, ale tak doskonale. W każdej redukcji było 3 do 5 tysięcy Indian. Jak to rosło jeszcze bardziej, to wtedy dzielono i część Indian szła dalej, by Ewangelizować i budować nowe te wioski misyjne. Mhm. Budowali wszystkie instrumenty muzyczne znane nam, w tym organy. Budowali skrzypce, wiolonczele, flety, oboje, instrumenty dęte, blaszane. Niesamowita historia. Czy ta sztuka przetrwała do dziś? Do dziś. Bo do dziś budujemy skrzypce, i to skrzypce barokowe, plus skrzypce z XIX wieku w Boliwii. Mamy doskonałych rzemieślników. Budujemy organy, te przenośne. Już nie budujemy, na początku XX wieku dopiero zanika ta znajomość i ta praktyka budowy wielkich organów. Ale pozytyw, my budujemy doskonałe organy procesyjne i te małe organy aż do dziś. Mhm. Czy obecnie jest jakiś przegląd tej muzyki w Boliwii? W sensie, znaczy ja poniekąd słyszałem, mogę nie znać tej nazwy, ale jakiś festiwal jest, prawda, który... Moja praca... Który to jakby kontynuuje, czy jakby ukazuje tą muzykę. W nowej ewangelizacji my wiemy, że muzyka również ewangelizuje. I moja praca polega na rekonstrukcji tejże muzyki dawnej, ale także na pokazywaniu jej piękna i duchowej mocy, no, i przesłania. Nie tylko w kontekście liturgii, bo ona do liturgii należy i może należeć do liturgii godzin, do liturgii eucharystycznej, może to być pogrzeb, może to być ślub, bo mamy repertuar całościowy i przepiękny repertuar. Mamy nawet opery sakralne, w tym jedyną na świecie z tych, które przetrwało, bo to była zasada, że misjonujemy nie po hiszpańsku, tylko w językach Indian. I mamy operę w języku Indian Chiquito, operę sakralna. Mówi o życiu świętego Franciszka Xaverego, misjonarz Dalekiego Wschodu, którego duchowość miała mocny wpływ na Indian w Ameryce. Stąd też nie tylko ja rekonstruuję dzieła liturgiczne, ale także sakralne.
I po to potrzebujemy festiwal muzyki. W każdej wiosce było 30 do 40 muzyków w XVIII wieku. Dzisiaj no, grupa, z którą ja pracuję, my osiągnęliśmy, że mamy to samo albo nawet więcej. My mamy wioskę Urubicia, Indian Guarayo, gdzie jeden na czterech mieszkańców czyta muzykę. Panie redaktorze, ja mogę im dać i im daję. W poniedziałek mszę polifoniczną po łacinie na cztery głosy i w czwartek mi ją śpiewają i grają całą. Tego ja nie osiągnę w Poznaniu, skąd jestem. Tego nie osiągnę w Nowym Jorku, tego nie osiągnę gdzieś indziej, nieprawda? Czyli taki, można powiedzieć, rozmuzykowany jest naród bolizyjski. Tak to nazwijmy, naród bolizyjski. Ciągle wierzymy, że i nie tylko, że wierzymy, widzimy, że muzyka jest bardzo użyteczna w tym, co robimy. Organizujemy w takim razie także festiwal, bo te zespoły mogą się pokazać i one to są doskonałe zespoły. Ale mimo, że nigdy nie było tam profesorów z Europy, dzisiaj mamy taki poziom w Urubicia. 3 tygodnie temu byłem tam po raz ostatni. I jak ja przyjeżdżam, a tych ośrodków tylko we wschodniej części Boliwii, które ja w jakiś sposób nadzoruję, jest więcej niż 30. Więcej niż 30. Zajeżdżam i na przywitanie grają mi no, pierwszą część 5. symfonii Beethovena, bo misjonarz przyjechał, nieprawda? I ten, który dryguje z pamięci. No, to jest coś niesamowitego. I mamy ten festiwal, który robimy co 2 lata. Ostatni chcieliśmy robić rok temu, ale na 5 tygodni przed zamknięto cały kraj ze względu na pandemię. Mhm. Przeszliśmy naprawdę przez bardzo trudne momenty, ale nikt nie schował skrzypiec, wiolonczeli, fletu do szafy. Kilka tygodni temu byłem w misjach, nie znalazłem jednego instrumentu, na którym byłby kurz. Nie wychodzili z domu, nie szli do szkoły, bo to wszystko było pozamykane. Ale grali w domach. Grali w domach. Brat i siostra, albo dziecko i tak dalej. I mamy ten festiwal co 2 lata. Na przyszły rok ogłosiłem, że festiwal będzie 22 kwietnia do 1 maja. 5 dni po ogłoszeniu, że robimy już 13, praktycznie 14, bo 13 przygotowaliśmy, a on się tylko nie odbył. I w przyszłym roku wracamy, czyli jest 14 festiwal. Na 5 tygodni, na 5 dni po ogłoszeniu, że festiwal się robi i w jakich datach, zgłosiło się 19 krajów. I wielkie instytucje świata, na przykład, zgłosiło się Juilliard Music School z Nowego Jorku, najsłynniejsza, jedna z najsłynniejszych szkół muzycznych na świecie. W Nowym Jorku dają 15 stypendiów dla swoich studentów i profesorów, żeby pojechali na festiwal w Boliwii, bo on wygrał taką popularność i taki prestiż. I my w 90% odtwarzamy muzykę z ich własnej tradycji. Jeżeli już nie z archiwów w Boliwii, a to wtedy z Peru, z Meksyku i tak dalej. Co więcej, w Londynie Royal College of Music 12 stypendiów. Przyjeżdża pół świata. Rzeczywiście mamy zespoły z Azji, głównie z Europy i z całej Ameryki. Będziemy mieli na nowo około 1000 artystów. Czy ten festiwal jest transmitowany, nagrywany? Ja teraz tak już mówię w kontekście tego, żebyśmy mogli to zobaczyć. Części są nagrywane, ale to tylko w mieście i potem wydajemy płyty, wydajemy też dokumenty w formie filmu dokumentalnego i tak dalej. Ale co jest najbardziej popularne i co Juilliard Music School również poprosił, to są koprodukcje muzyczne. Bo dzisiaj my wykładamy muzykę na uniwersytetach i akademiach muzycznych świata inaczej niż to robiono w XIX, XVIII, XVII wieku. Muzyk studiował liturgię, muzyk studiował teologię, filozofię. Dzisiaj muzyk studiuje harmonię, teorię, historię,
Czyli coś zupełnie innego. Nie wchodzi w sakrum. W sakrum. W sakrum. I wielu wielkich artystów świata przyjeżdża i prosi o koprodukcję muzyczną. Przedstawiają na przykład Juilliard Music School 40-45 minut muzyki tylko z ich, z tego co przygotowali, ich program. Potem wchodzi chór Indian z naturalnymi głosami i śpiewamy mszę. Chór Indian i muzycy z Nowego Jorku i muszą się dopasować. I słyszymy w głosach i we wszystkim, że to nagle staje się bardziej duchowe. I cenią to tak bardzo to cenią, że nawet płacą za to, żeby Indianie z wiosek przyjechali do miasta, nieprawda? Opłacają to, bo to jest szkoła, to jest wykład, jakiego w auli akademii nie jesteśmy w stanie dać. I z jednej strony Indianie uczą się tej techniki muzycznej, tych niektórych rzeczy, które zdecydowanie akademia taka jak w Nowym Jorku, czy w Szczecinie, czy gdziekolwiek, nieprawda, może mieć bardziej zaawansowane. Niekoniecznie ma, ale może. Z drugiej strony my dajemy taki odczyt inny tejże muzyki, że każdy chce tego doświadczyć również. I ostatnie pytanie chciałem zadać w naszej rozmowie, ale takie trochę inne, ponieważ ojciec grał na fortepianie, to znaczy grał. Właśnie chciałem się zapytać, czy ojciec dalej gra na fortepianie? Ja skończyłem klarnet. Aha, klarnet, ale pierwsze lekcje, jakie pan jeszcze w dzieciństwie? Na fortepianie. I tak prawdę mówiąc, uwielbiam jazz. I msza Brubecka to jest jedno z wielkich dzieł sztuki, nieprawda? To znowu kościół jest otwarty, msza nie jest na parafie w każdą niedzielę, nieprawda? Ten typ mszy, ale może być, że tak jest. Każdy instrument muzyczny cenię. I pierwszy, na którym się uczyłem grać, to rzeczywiście był fortepian, ale na studiach w Stanach Zjednoczonych skończyłem także organy jako drugi kierunek. I grałem nawet symfonię Widora. To jest zaawansowana literatura. Uwielbiam grać na organach, szczególnie jak mam chór i gramy muzykę barokową i basso continuo trzeba realizować, gdzie mam lewą rękę napisaną, a prawą improwizuję. To umiłowanie jazzu, improwizacji i tak dalej pozostaje na zawsze. Bardzo lubię. Jak ojciec mówi o organach, to ja może tutaj jeszcze tak na koniec powiem taką swoją osobistą jakby refleksję, świadectwo. Urodziłem się w Kamieniu Pomorskim. O. A kamieńskie organy to też jedne z najlepszych, nazwijmy to, czy najświetniejszych w Polsce. Może nie w Europie, ale w Polsce na pewno. Zapewne. Więc też uczestniczyłem, chodziłem na festiwal organowy, który jest w Kamieniu przecież już od kilkudziesięcioleci. I rzeczywiście organy mają wielką moc. Mają. Mają wielką moc. Niektórzy nazywają ten instrument królem instrumentów muzycznych. Coś jest z prawdy z tym wszystkim, nieprawda? No, ale z drugiej strony dobry skrzypek jest w stanie zagrać i przemienić nas, dobry pianista. Naprawdę podobnie mocno. I tak dalej. Podobnie. Są bardzo ciekawe instrumenty także ze świata Indian. I nie zawsze można je stosować do odtwarzania muzyki barokowej. A szczególnie w kontekście liturgii, bo to by było nie stylistycznie, nieprawda? Ale muzyka ma w sobie moc i instrument sam z siebie no, nic nie znaczy jeszcze, dopiero gdy zaczyna brzmieć. Organy przypominają nam chóry anielskie i wielkość Boga nawet, nieprawda? Którego wielbią poprzez dźwięk i tak dalej. Także no wielka rzecz się dzieje w Boliwii, naprawdę wielka rzecz. Jestem w Polsce, szukam także wspólników, bo to, co robimy, musi być przekazywane, nieprawda? Popularyzowane. Popularyzowane. I idzie dobrze, bo w wielu już teraz akademiach ja opublikowałem 47 tomów moich studiów.
w wielu bibliotekach, akademiach przede wszystkim, one zaczynają być punktem zainteresowania wielu artystów. Muzyka z misji staje się coraz bardziej popularna tutaj. Z tego, co moje otoczenie mi mówi, muzyka, którą badam, każdego roku w Europie ma mniej więcej 40, może trochę więcej, jeżeli mniej, to trochę tylko mniej, ekspozycji czy odtworzeń koncertowych albo liturgicznych tutaj w Europie. Także to, co było w 91 roku znane dla 6-8 osób, tych gwardianów tegoż manuskryptu, nie całej tradycji, tego manuskryptu, piękno tej muzyki, siła tej, przesłanie tam także tej muzyki są tak niesamowite, że znaleźliśmy sposób, żeby w niecałe 30 lat wyjść z dżungli Boliwii i być na takich prestiżowych festiwalach i katedrach, jak salach koncertowych i katedrach, jak Wigmore Hall w Londynie kilka razy, koncert Gebau w Amsterdamie, The Kennedy Center w Washington DC, byliśmy w Warszawie, Krakowie, Poznaniu. A czy w Szczecinie był koncert? W Szczecinie planujemy koncert. Planujemy koncert. Jest jednym z tych, jedna z głównych racji, dlaczego jestem tutaj, to jest właśnie to. Jestem w kontakcie także z Filharmonią Szczecińską. Chcemy odtworzyć w przyszłym roku jedną, już nie barokowe dzieło, to jest raczej romantyczne dzieło, albo postbarokowe, między tym, co był późny Haydn, a wczesny romantycyzm. Symfonię z Nowego Świata wielkiego kompozytora Pedro Jiménez Abril Tirado, który zostawił 40 symfonii. Również to mamy, głównie w Boliwii i w Peru. I to chcielibyśmy w Szczecinie zrobić, być może w przyszłym roku. Także to są moje działalności. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja jestem, nie ukrywam, pod naprawdę dużym wrażeniem. I zachęcamy Państwa do tego, żeby odkrywać muzykę Boliwii, muzykę Indian, tą liturgiczną, sakralną, by poznawać też to, czym się zajmuje ojciec Piotr Nawrot, który był dzisiaj naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, ojciec profesor Piotr Nawrot, werbista, misjonarz, muzykolog, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także przede wszystkim od 40 lat na misjach, tak można powiedzieć. Od 40 lat na misjach i bardzo szczęśliwy. Jest doskonale, doskonale się czujemy, my, misjonarze z Polski, czy to z innych części świata, też wśród tych społeczności. Naprawdę Panu Bogu dzięki za to wszystko, że takie ludy nam dał, byśmy tam wśród nich szukali naszego zbawienia i ich zbawienia. I doskonale to wszystko funkcjonuje i 40 lat już minęło, ale jeżeli Pan Bóg czegoś nie zmieni, to do ostatniego oddechu wśród tych społeczności i z tą muzyką w Boliwii. Bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze Państwa zapraszam na nasze kanały, na nasze strony internetowe. A ojcu profesorowi bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.